przyszedłem i pani się zapytała, kto tam, powiedziałem, że Święty Mikołaj oczywiście, no, z niespodzianką. Pierwszy raz nietypowy Święty Mikołaj, ale jest to dowód, że Święty Mikołaj istnieje. Nie spodziewałem się takiego życzenia. Myślałem, że to będą pieniądze. Nie spodziewałem się, że to jako podarunek na dom dziecka, ten 1000 zł, że tamten ktoś, który to ukradł, że nie wziął nic dla siebie, tylko dla dzieci po prostu. Nie wiedzieli państwo, prawda, o całej sytuacji? Nie, zabawki zostały przywiezione 6 grudnia w sobotę. Ja się dowiedziałem od wychowawców telefonicznie, że ktoś podarował, natomiast już później z Komendy Miejskiej Policji dostałem telefon, że jak trafiły, jakim sposobem udało się nakłonić Świętego Mikołaja? Dostałem telefon, tak, o godzinie gdzieś około godziny 13. To było po pierwszym ogłoszeniu, które wyszło w radio. Co pan usłyszał? Że jest taka koparka, znalazła się i zapytali się mi po prostu, czy wierzę w Świętego Mikołaja. Akurat to był 6 grudzień. Oczywiście odpowiedziałem, że wierzę. No i zażyczyli sobie 1000 zł wymienione na zabawki i żebym dostarczył te zabawki do domu dziecka przy ulicy Pogodnej. I wtedy mi powiedzieli, gdzie koparka stoi. Koparka się znalazła na ulicy Lipskiej. Jak zareagowały dzieci? Oj, dzieci bardzo szczęśliwe. Część zabawek dostały, część dostaną na spotkaniu upadkowe. Odbędzie się 11 grudnia. No to była taka jakby wymiana, bo ogłosiłem, że gwarantowana nagroda za odnalezienie. Dzięki temu ktoś może się zgłosi. Myślę, że to był ten człowiek, który ją skradł.